Nazywam się Agnieszka Szwajgier. Na co dzień pracuję w Radiu 357, jestem dziennikarką radiową, dokumentalistką i zajmuję się reportażem dźwiękowym. Wiele osób nie wie o tym, jak ważna jest ta sztuka rozmowy, sztuka komunikacji, bo od tego zależy wszystko. Zależy to, czy rozmówca opowie nam o trudnych rzeczach, o których nie mówi na co dzień. Zależy tak naprawdę to, czy będziemy mieć te historie i czy dotrzemy do tych najbardziej skrywanych zakątków, może to zabrzmi patetycznie, ale ludzkiej duszy. Dlatego ja jestem tego pewna i dziś będę Was do tego przekonywać, że rozmowa w 100% jest sztuką. Temat. Czyli coś, co w pracy dziennikarza, w pracy reportażysty jest bardzo, bardzo ważne. Szczególnie na początku, kiedy młodzi dziennikarze zgłaszają swoje tematy na zebraniach czy kolegiach redakcyjnych, często bywa tak, że słyszę: zrobię Ci świetny temat, temat o sierocińcu. No i wtedy myślę sobie, że no to miejsce, gdzie będzie ta akcja, już mamy, ale sierociniec jeszcze nie jest sam w sobie tematem. Również to, jak wygląda dzień w sierocińcu, wciąż jest to dla mnie jeszcze za mało na temat, na to, żeby zrobić o tym opowieść, ale kiedy słyszę, tak jak w przypadku projektu, który realizowaliśmy wspólnie z Muzeum Nagrody Anody, kiedy słyszę o dziewczynie, która dorasta w sierocińcu, a później przeprowadza się, ale nie odcina tych swoich korzeni, nie odcina swojego dzieciństwa, tylko wraca kilka razy w roku do dziewczyn, które wciąż są w sierocińcu. Wraca z butami, z komputerami, czasami z ciężarówką słodyczy. Poza tym ma z nimi kontakt na Messengerze, wie, co się u nich dzieje, służy im radą, pokazuje swoim przykładem, że można ułożyć sobie życie mimo trudnego dzieciństwa. I co więcej, widzę, że inne dziewczyny, które wychodzą z sierocińca, idą jej przykładem. Również nie odcinają się, tylko wracają do tych młodych dziewczynek po to, żeby pokazać: słuchajcie, możecie to zrobić. Nam się udało, wam też się uda. To wtedy mówię: tak, to jest temat. Nam chodzi o to, żeby szukać konfliktu, często napięć wewnętrznych. Konflikt polegający na tym, że ktoś czegoś bardzo chce, ale nie może. Albo ktoś bardzo czegoś nie chce, ale musi to zrobić. Takim najbardziej chyba znanym konfliktem, to jeszcze ze szkoły, z języka polskiego, jest konflikt między Kreonem a Antygoną. Bo Antygona chce pochować swojego brata, ale nie może tego zrobić, bo on został uznany za zdrajcę. A z drugiej strony mamy króla Kreona, jej wuja, który niestety musi skazać Antygonę na śmierć, chociaż nie chce tego zrobić. I tutaj mamy do czynienia ze światem, w którym nie ma jednej racji. Może tak jest, może ktoś nam zarzuci, że jako dziennikarze często szukamy tych złych momentów, że szukamy gdzieś tego smutku w ludziach, ale tak naprawdę próbujemy pokazać, że nawet jeśli ktoś zdobył wszystkie możliwe medale olimpijskie, nawet jeśli ktoś założył fantastyczną firmę i teraz świetnie sobie radzi, albo jeżeli ktoś jest znakomitym muzykiem, który koncertuje na wszystkich salach na całym świecie, to próbujemy pokazać, że życie nie jest takie proste, że zawsze gdzieś na tej drodze pojawiają się ciernie, że to nie zawsze jest usłane różami, że to jest tak naprawdę bardzo ludzkie. Po prostu próbujemy pokazać też zmaganie się człowieka, jego zmaganie się ze sobą samym, ze światem zewnętrznym. Często nawet ci, którzy dziś są na pierwszych stronach gazet, którzy dziś odnieśli sukces, często mieli problemy, pochodzą z patologicznych rodzin, czasami musieli walczyć, żeby utrzymać mieszkanie, żeby pomóc rodzinie. Może byli wyrzucani ze szkoły, nie wiemy tego, tego właśnie poszukujemy, więc poszukujemy takich pęknięć, które sprawiają, że człowiek staje się ciekawy, pokazać, jak wiele często musimy przejść, żeby do czegoś dojść, żeby odnieść sukces. Temat jest bardzo ważny również z takiego powodu, że wymusza na nas
pewną formę komunikacji, formę rozmowy, dlatego że inaczej będziemy rozmawiać z profesorką, z panią profesor, inaczej będziemy rozmawiać z dzieckiem, jeszcze inaczej będziemy rozmawiać z panem Heniem spod sklepu z piwem. Gdzie szukać tematów? Wszędzie. Na przystanku, u fryzjera, być może ktoś znajomy powiedział nam ostatnio o czymś ciekawym. Przede wszystkim tematów ostatnimi czasy szukamy w mediach społecznościowych. Facebook jest wspaniałym źródłem tematów. Instagram, gdzie ludzie zamieszczają różne posty dotyczące czy to swojego życia, czy to rzeczy, które mogli zaobserwować gdzieś po drodze. Powiedzieliśmy sobie kilka słów o tym, jak szukać tematów, no i o tym, że rzeczywiście tematy leżą na ulicy, ale trzeba się po nie schylać. Zatem teraz przejdziemy do punktu równie istotnego, do pierwszego kontaktu z bohaterem. Jest to na tyle ważne, że pomaga nam się zorientować, czy nasz bohater będzie dobrym opowiadaczem, ponieważ historia może być najciekawsza na świecie, ale jeżeli nasz bohater nie będzie potrafił o niej opowiedzieć, to niestety będzie nam bardzo trudno taki temat zrealizować. Dlatego już w pierwszym kontakcie z naszym bohaterem zwracamy uwagę na sposób, w jaki mówi. Czy używa zdań, które same tworzą historię. Na przykład, pewnego dnia pamiętam, że mama zabrała mnie do przedszkola i tutaj coś dalej się dzieje. Także zwracamy uwagę na jego głos. Czasami niestety w takim przypadku, kiedy bohater no nie będzie potrafił opowiedzieć tego w sposób ciekawy, będziemy musieli z takiego tematu zrezygnować. Ważne jest też, żebyśmy wiedzieli, dlaczego dzwonimy do danej osoby, żebyśmy znali powód, dla którego postanowiliśmy wykręcić ten numer. Nie mówię o tym, żeby się przepracowywać, szukać, spędzać godziny na czytaniu, bo być może nasz bohater nie będzie miał dla nas czasu, być może jest zajęty, być może nie udziela wywiadów, ale bardzo ważne jest to, żeby dzwonić z jakimś konkretnym pomysłem. Czyli nie dzwonimy panie Józefie, właściwie to jeszcze nie wiem o czym, ale chciałbym z panem porozmawiać, no bo tutaj już nasze szanse są praktycznie zerowe. Mamy zaledwie parę minut, żeby go do siebie przekonać. Dlatego ta rozmowa telefoniczna jest tak ważna. Tym bardziej nie widzimy siebie, nie widzimy swoich oczu, nie widzimy swojego uśmiechu, więc ten uśmiech powinien zabrzmieć w głosie. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą muszę uczulić, a mianowicie taka, że w czasie rozmowy telefonicznej, kiedy bohater wyczuwa, że ma w nas dobrego słuchacza, zaczyna się rozwijać, rozkręcać. I to jest świetne, ale niestety musimy przerwać, dlatego że później, wierzcie mi, że nie powtórzy tego w taki sposób w momencie, kiedy zobaczymy się z nim, bo będzie pamiętał, że już nam o tym powiedział. To tak jak my opowiadamy swoim znajomym historię, zawsze na początku opowiadamy ją z emocjami, z zaangażowaniem, ale tak naprawdę każdy kolejny raz, kiedy się tę historię powtarza, już jest mniej emocjonalny. Musimy być czujni i w momencie, kiedy bohater zaczyna się rozkręcać, ja to robię tak, że po prostu mówię wprost, słuchaj, to jest świetne, to co mi opowiadasz jest genialne, ale muszę ci tutaj przerwać, bo mi się tutaj wystrzelasz do tego telefonu i co ja później nagram. I oczywiście jest to naturalne, szczere, to nie jest tak, że to jest przepis, że teraz podaję gotowy przepis, bo wszystkie rzeczy, o których mówimy, muszą wynikać z waszego środka, z was, muszą być autentyczne, szczere, więc jeśli powiecie takiemu rozmówcy konkretnie, że przyjedziecie, porozmawiacie, że wtedy się rozwinie, na pewno nikt się na was nie obrazi. A musimy pamiętać o tym, że no nie o to chodzi, żeby nam rozmówca 2 godziny przez telefon wspaniale opowiadał, bo my później nic z tym nie zrobimy, tylko żeby zostawić te najważniejsze rzeczy na moment spotkania. Jeżeli nasz rozmówca ma wątpliwości, a to oczywiście zdarza się, nie powinniśmy na ślepo przekonywać go i mówić, że musi wziąć udział w nagraniu. Pierwsze pytanie, które powinniśmy zadać, z czego te wątpliwości wynikają?
bo być może to rozmówca ma rację. Być może nie warto namawiać go do wzięcia udziału w naszym nagraniu, bo pamiętajmy, że żadna minuta na antenie nie jest na tyle ważna, żeby zniszczyć czyjeś życie. Pamiętam taki przykład słuchacza, który zadzwonił przed audycją o zdradach, jak współcześnie wyglądają zdrady, dlaczego. Zadzwonił słuchacz, który powiedział, że chciałby się podzielić swoją historią. Moim obowiązkiem było upewnić się i zapytać, czy wie pan, że będzie pan opowiadał o tym, że właśnie zdradza pan żonę, czy wie pan, że to będzie w radiu, że tego będą słuchać ludzie, że może to usłyszeć pana żona, czy jest pan tego świadom? Więc ktoś może powiedzieć, jak to, powiedziałaś mu tak, grasz przeciwko sobie, przecież zależy ci na tej historii. Tak, czasem trzeba zagrać przeciwko sobie po to, żeby mieć pewność, że nasz słuchacz wie, co robi. Dlatego czasem musimy tego słuchacza, czy tego rozmówcę, bo tu właściwie o rozmówcy mówię, musimy być pewni, że wie, co robi. W przypadku tego akurat bohatera, mimo wszystko stwierdził, że weźmie udział w tym programie, że jest tego świadom, ale ja wiedziałam, że taka rozmowa się odbyła i wiedziałam, że zrobiłam wszystko, poinformowałam go i tak naprawdę sytuacja jest czysta. Więc w momencie, kiedy ja już wiem, skąd się biorą jego wątpliwości, to jest mi łatwiej sprawić, jednocześnie go przekonać, a jednocześnie być pewną, że ja też temu człowiekowi nie zaszkodzę. Ja bym nie chciała, żeby moi bohaterowie byli znajdowani gdzieś bez głowy nagle na ulicy. No myślę, że chyba żaden dziennikarz by nie chciał. Żeby przekonać człowieka, który nie jest chętny do rozmowy, przede wszystkim powinniśmy mu wytłumaczyć, dlaczego konkretnie ten człowiek jest dla nas ważny, nie żaden inny, tylko akurat ten, i zastanowić się, na czym tej drugiej stronie może zależeć. Bardzo ważne jest też, żeby na etapie pierwszego kontaktu, planowania tego naszego spotkania, po pierwsze wiedzieć, ile będziemy mieć czasu na rozmowę, żeby nie być zaskoczonym, że my sobie planujemy, że spędzimy z naszym bohaterem cały dzień, a jemu się wydawało, że taka rozmowa to na pewno godzinka, nie dłużej. Wtedy wiemy chociażby, w jaki sposób zadawać pytania, czy możemy do tego trudnego pytania doprowadzić, czy możemy zacząć od tematów, które dla tego rozmówcy są proste, czy wiemy, że mamy tutaj ścisk czasowy i musimy, właściwie mamy czas na 2-3 pytania. Więc bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, ile czasu rozmówca może nam poświęcić. Druga rzecz, równie ważna, a może nawet ważniejsza, to ustalenie miejsca nagrania. Miejsce nagrania tak naprawdę, tutaj nie ma cudów. Najlepiej bohater czuje się w swoim naturalnym środowisku. Jeśli rozmawiamy z pływaczką olimpijską, może to być basen, może to być miejsce związane z tym, gdzie ona spędza swój dzień. Najczęściej jest to dom. Więc idealnie, gdyby udało nam się skłonić naszego rozmówcę, czyli wzbudzić jego zaufanie, no i sprawić, żeby nas do tego domu zaprosił. No leciutko zasugerować, że a może byśmy się spotkali u pana, jeśli oczywiście to nie problem, bo pewnie byłoby najłatwiej, będzie wtedy cicho, nie będziemy się martwić. To jest najlepszy pomysł. Chociażby dlatego, że odwiedzając taki dom, widzicie, jakimi przedmiotami otacza się dany człowiek. Być może na biurku leży książka, którą niedawno czytaliście. Może możecie zamienić kilka słów. Jest to jakiś też powód do rozmowy, do nawiązania kontaktu. Możecie nawiązywać do pewnych przedmiotów. Także tutaj bardzo ważne jest to, żeby bohater czuł się komfortowo. Drugi punkt, równie ważny, to myśl o tym, że jednak będzie to nagranie. Trzeba pamiętać o tym, że dom pełen jest różnych urządzeń, które wydają dźwięki. Pamiętam taką historię, kiedy pewna kobieta opowiadała mi swoją historię, bardzo trudną, ponieważ była szantażowana, wymuszano na niej wpłaty rzędu parunastu tysięcy złotych, no i pomyślała sobie, że popełni samobójstwo. Ona była pielęgniarką, więc
po prostu pewnego dnia ze szpitala wzięła insulinę, no i zmierzała do domu z tą jedną myślą. I w takim kluczowym momencie dla naszego nagrania nagle usłyszałam przerażające wycie pralki. Nie wiedziałam, co się dzieje, usłyszałam to w słuchawkach i zdałam sobie sprawę, że ta pralka była włączona tak naprawdę od godziny. My byłyśmy tak zaangażowane w rozmowę, że zapomniałyśmy o tym dźwięku, po prostu przestałyśmy go słyszeć. W związku z tym nagle okazało się, że przecież no nie mogę powiedzieć, wie pani co, proszę wyłączyć tę pralkę i jeszcze raz mi pani o tym samobójstwie opowie, dobrze? Oczywiście wyłączyłyśmy tę pralkę, dokończyłyśmy rozmowę. Ja wracałam do studia z bijącym sercem i mówię do realizatora, słuchaj Maciek, jak ci się uda wyciąć tę pralkę, to cię ozłocę. Po prostu wszystkie życzenia, wszystko czego tylko chcesz, błagam, wytnij tę pralkę. I wyciął. Okazało się, że jest to możliwe. Także ostatecznie wszystko dobrze się skończyło. Ale mówię o tym dlatego, żeby was uczulić, żeby zwracać uwagę, mimo tego, żeby wchodzić w tę historię bohatera i być uważnym na to, co mówi, nie możemy zapominać o tym, że później zostaniemy z tym nagraniem i pralka wyjąca w takim momencie jest zła. Wierzcie mi, że jest zła. Tak naprawdę poprzedni punkt, o którym mówiliśmy, czyli ten pierwszy kontakt z naszym rozmówcą, już jest dokumentacją. Dokumentacją, czyli przygotowaniem się do rozmowy, do realizacji naszego tematu. Dziwi mnie, że coraz częściej słyszę z anteny, czy to w programach telewizyjnych, kiedy dziennikarz wita się ze swoim gościem i pierwsze pytanie, które zadaje, to na przykład, co słychać? Albo słuchaj, co się wydarzyło dzisiaj tutaj w drodze do studia? I to pytanie byłoby w porządku, gdyby rzeczywiście coś istotnego wydarzyło się w drodze naszego bohatera do studia i gdyby ten dziennikarz wiedział i celowo zadał to pytanie. Natomiast mam wrażenie, że przygotowanie się do rozmowy jest bardzo niedoceniane dzisiaj i że ludzie coraz częściej grają, nagrywają na tak zwanym spontanie, co może okazać się zgubne. Dokumentalistyka, czyli to przygotowanie się, bardzo często sprawia, że możemy zadać pytanie celne, głębokie, że możemy też pokazać, że ten temat jest dla nas ważny, że przygotowaliśmy się. W związku z tym zachęcam was do tego, żeby przed rozmową, kiedy już wiemy, że nasz bohater zgadza się z nami spotkać, zapoznać się z różnymi materiałami. Mogą to być wywiady, mogą to być materiały na YouTubie. Wtedy też słyszymy, jak nasz bohater mówi, jak układa zdania, czyli wracamy do tego, że nasz bohater dobrze, gdyby był dobrym opowiadaczem. Możemy tak naprawdę w celach dokumentacyjnych zadzwonić do jego znajomych. Może jego rodzina mogłaby nam coś ciekawego o tym człowieku powiedzieć. Jeżeli bardzo mało jest materiałów w sieci, to być może jego znajomi pamiętają ciekawe chwile albo jakieś momenty, kiedy ten człowiek im zaimponował. Więc warto później w rozmowie odbić się od tego, co też jest miłe dla naszego rozmówcy, no bo wie, że wykonaliśmy jakieś dodatkowe kroki po to, żeby go lepiej poznać. Takim kolejnym przykładem tego, jak ważna jest dokumentacja, może być historia Pauliny, dziewczyny, która od urodzenia nie ma ręki, jest niepełnosprawna, ale jest pływaczką i zdobywa różne medale w różnych olimpiadach. Jest zresztą znana w tym świecie paraolimpijczyków. Dziewczyna pewnego dnia została napadnięta. W związku z tym, że miała zniszczone kolano, upadła na kolano, zerwała więzadła, nie mogła wziąć udziału w igrzyskach, w związku z tym nie dostała stypendium i nie miała za co żyć przez najbliższe miesiące. Dlatego wyjechała do Niemiec do pracy w magazynie i bez ręki nosiła bardzo ciężkie i śmierdzące skrzynki z piwem, z różnego typu orężadą. No i teraz dochodzimy do momentu nagrania, kiedy rozmawiam z jej rodzicami i oni opowiadają o tym, jak Paulina to jest wspaniała dziewczyna, wspominają poród, zawsze trzymali za nią kciuki,
jeździli na różne mistrzostwa, kibicowali jej. No i nagle pada pytanie, a kibicowali jej państwo również wtedy, kiedy w Dortmundzie nosiła skrzynki z piwem? No i cisza. I dopiero po tej chwili ciszy, która no, waży więcej niż jakiekolwiek słowo, rzeczywiście, mama ukrywa głowę w dłoniach, ojciec zaczyna mówić, o nie, to jest historia. No i zaczyna się reakcja na to. Ale gdybym nie wiedziała, że Paulina pracowała w magazynie, to nigdy bym tego pytania nie zadała. No bo skąd? Jeśli wybieracie się gdzieś z kamerą, to bardzo ważne jest, żeby zaznaczyć naszemu rozmówcy, bohaterowi, czego będziemy potrzebować, bo rzeczy, które dla nas są oczywiste, niekoniecznie są oczywiste dla naszego rozmówcy. Na przykład, jeśli jedziemy opowiadać z kamerą o fundacji, która pomaga dzieciom z zespołem Downa, no to musimy się upewnić, że na miejscu będą takie dzieci, żeby móc je pokazać w obrazku, móc pokazać relacje tych dzieci z rodziną. Jeśli jest tam osoba, która zajmuje się dogoterapią, to dobrze byłoby się upewnić, że na miejscu będzie również no, chociażby pies, którego też można ograć. Więc tutaj jeszcze zwracam uwagę też na takie myślenie o temacie chwilę zanim pojedziemy na nagrania, bo w momencie, kiedy już jesteśmy z kamerą na miejscu, to może być już za późno. Dobrym pomysłem w czasie tej pierwszej rozmowy naszej z bohaterem jest zadanie mu prostego pytania, jak wygląda twój dzień? Gdzie chodzisz? Gdzie spędzasz czas? Co robisz? Bo to również może nam podsunąć pomysły, czy to na zadanie pytań, a może właśnie na potowarzyszenie naszemu rozmówcy z mikrofonem, no i uchwycenie tego w obrazie, czy też w dźwięku. Podsumowując, dobra i rzetelna dokumentacja ma tak naprawdę same plusy, bo i bohater widzi, że jest to dla nas ważna historia, łatwiej mu jest nam zaufać, no poza tym nie damy się wyprowadzić w pole, jeżeli takie okoliczności wystąpią, takie możliwości. Poza tym, jeżeli nasz bohater poczuje się z nami w jakiś sposób związany, to kto wie, być może za parę miesięcy, za parę lat zadzwoni z kolejnym tematem, ponieważ zaufał nam i wie, że będziemy dobrymi osobami, żeby taką historię opowiedzieć.